Marianna Orańska, bohaterka opowieści zamkniętej w 12 odcinkach, to jedna z najbardziej niezwykłych kobiecych postaci w historii Niderlandów i ówczesnych Prus. Była córką Wilhelma Orańskiego, przywódcy gwałtownego powstania przeciwko Habsburgom i symbolu walki o niepodległość Niderlandów. Dzięki wyjątkowym zasługom jej ojciec został pierwszym koronowanym władcą Niderlandów, stąd Mariannie przypadł dożywotni tytuł królewny. W każdym z kolejnych odcinków ukazujemy inne aspekty życia królewny. Opowiadamy, jak duży miała wpływ na rozwój polityczny i kulturowy otoczenia. Opisujemy perypetie sercowe i relacje rodzinne Marianny oraz jej prywatne pasje i zainteresowania. Przedstawiamy również różne teorie i budzące kontrowersje opinie związane z Marianną Orańską, co, mamy nadzieję, pozwoli słuchaczom na uzyskanie pełnego obrazu tej niezwykle barwnej postaci. Odcinek 7. Dokonania Marianny Orańskiej uprawniają do nazwania jej wizjonerką. Nawet jeśli pamiętamy, że pracowali dla niej wybitni projektanci, powinniśmy zdawać sobie sprawę, że to ona ostatecznie decydowała o wyglądzie i funkcjach pałacowych pomieszczeń oraz o wszystkim, co otaczało rezydencję. Park z imponującymi tarasami i fontannami, ogród i sad. W tym odcinku znalazły się informacje o kompleksie pałacowo-parkowym, licznych i różnorodnych nasadzeniach, romantycznych budowlach oraz losach jednego z największych tego typu założeń w Europie. Kompleks pałacowo-parkowy w Kamieńcu Ząbkowickim. Ten, kto myśli, że w Kamieńcu Ząbkowickim znajduje się wyłącznie neogotycki pałac Marianny Orańskiej, jest w błędzie. Imponująca budowla to jedynie część większej całości, czyli założenia pałacowo-parkowego, które do dziś należy do największych założeń romantycznych w całej Europie. Od początku pałac i park powstawały razem. Pałac i park leżą na wzgórzu zwanym Hardberg, na wysokości 313 metrów nad poziomem morza. Powierzchnia parku przed II wojną światową wynosiła około 230 hektarów. Obecnie bez łąk i nieużytków jest bliska 150 hektarom. W części przylegającej do pałacu był to park zaprojektowany w stylu angielskim. Im dalej w głąb, tym bardziej zmieniał się w tak zwany dziki zwierzyniec. Większość założeń tarasowo-ogrodowych, jak i cały kompleks pałacowo-parkowy zostały zaprojektowane przez wybitnego europejskiego architekta krajobrazu Petera Josefa Lenne. Był on dyrektorem ogrodów królewskich w Berlinie, a także twórcą najznamienitszych założeń tarasowo-parkowych w XIX-wiecznej Europie. Jego najbardziej znane dzieło znajduje się w Sanssouci w Poczdamie. W parku rośnie ponad 67 różnego rodzaju drzew i krzewów. W 2016 roku ogrodzono zasadniczą jego część przylegającą bezpośrednio do pałacu i to właśnie na tym terenie, obejmującym obszar około 16 hektarów, dzięki prawie 2-milionowej dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska przeprowadzono kolejne nasadzenia. Prawie 60 tysięcy roślin, kwiatów, krzewów, drzew i blisko 200 odmian gatunkowych zostało zasadzonych w najbliższym otoczeniu pałacu. Na terenie ściśle przylegającym do pałacu, w jego tylnej części, na szczególną uwagę zasługują pomniki przyrody. Zgrupowania cisów, dwie lipy, drobno i szerokolistna, magnolie drzewiaste i niezwykłe tulipanowce kanadyjskie, które należą do najwyższych w Polsce, a ich kwiaty w kolorze żółto-pomarańczowo-zielonym przypominają kwiaty tulipana. W Kamienieckim Parku można znaleźć mnóstwo ciekawych obiektów i instalacji, takich jak trzy stawy, kaskady, poidełka, fontanny, domek myśliwski, altany, pawilony herbaciane. Dzisiaj wszystkie te obiekty są w różnym stanie technicznym, przeważnie mocno zdewastowane. Co ciekawe, część z nich miała nazwy przypominające Mariannie rodzinę czy ukochane Niderlandy. I tak na przykład Jezioro Złotych Rybek nazywano też Zalewem Zuiderzee. Jedno ze wzgórz z kolumnadą było wzgórzem Albrechta. Skała nosiła miano Książąt Nassau, a czerwony kamień był kamieniem Charlotte, od imienia pierworodnej córki Marianny.
Interesującym miejscem jest tak zwane Wzgórze Jelenie, w pobliżu którego rosną dwa pomnikowe dęby. Dąb Świętojański i dąb Fryderyka Henryka, najstarszego wnuka Marianny. Drzewa z dworskiego sadu, posadzonego niegdyś u stóp tego wzgórza, owocują do dzisiaj. Nie sposób nie wspomnieć o wyhodowanej tu odmianie gruszy, nazwanej Gruszą Marianny, oraz o osiągnięciu pałacowego ogrodnika Brauna, który około 1865 roku ze skrzyżowania dwóch innych odmian jabłoni stworzył nową i nadał jej nazwę Prinz Albrecht. Prawdopodobnie są to jabłonie, które rosną u stóp wzgórza do dzisiaj, ale żeby to potwierdzić, należałoby przeprowadzić szczegółowe badania. Cały ogromny park był niegdyś ogrodzony i miał liczne bramy wjazdowe. Wewnętrzną komunikację ułatwiała sieć brukowanych dróg o różnej szerokości. Do 4,5 metra dla karoc, do 3,5 metra dla bryczek i kolasek oraz do 1,5 metra dla spacerujących pieszo. Drogom towarzyszył rozbudowany i skomplikowany system odwodnienia rynsztokowego. Najbardziej wysuniętym na północny zachód obiektem w parku jest mauzoleum rodzinne zbudowane w stylu greckiej świątyni. Zostało wzniesione przez Albrechta Hohenzollerna Młodszego jako miejsce ostatniego spoczynku dla jego ukochanej żony Marii Sachsen-Altenburg, zmarłej w 1898 roku. Później pochowano tu samego Albrechta oraz jego trzech synów. U schyłku II wojny światowej mauzoleum było świadkiem barbarzyńskich zachowań żołnierzy Armii Czerwonej. Sowieci włamali się do krypty, wyjęli strumień ciała członków rodziny książęcej, w tym niektórych zmarłych przed zaledwie kilkoma laty. Następnie bawili się, sadzając je na motory i rowery i wożąc po okolicy, by straszyć miejscową ludność. Wieszali je też na drzewach, a nawet strzelali do nich, stawiając pod murami rodzinnego grobowca. Ślady po kulach na elewacji są widoczne do dzisiaj. Mauzoleum, zdewastowane przez żołnierzy radzieckich, było dalej niszczone i okradane. Odbudowano je i udostępniono turystom w październiku 2018 roku. Koszt odbudowy wyniósł ponad 2 miliony złotych. Reszta obiektów znajdujących się na terenie kompleksu pałacowo-parkowego oczekuje na rewitalizację w przyszłości. Seria podcastów powstała w ramach projektu Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Głównym celem tych funduszy jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami darczyńcami a państwem beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową państwa darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.